jest lekarstwem dla duszy, a tej sztuki na 15. pogórzańskim jarmarku artystów i rękodzielników w Ciężkowicach nie zabrakło. Zapytaliśmy przybyłych gości i artystów, co prezentują, czym zajmują się na co dzień, jaka jest ich pasja, którą prezentowali na kolorowych, pięknych stanowiskach. Po prostu kocham szydełko, kocham nici, myślę, główkuję, przerabiam wzory z mojej inicjatywy, no i działam różne. Budzę się rano, mam pomysł na koszyczek na przykład, no i dawaj szydełko i robię koszyczek. Potem mam pomysł na myszkę czy na coś, no to dawaj, robię myszkę i już. Widzę, że głównie tu fauna i flora. Tak, ale lubię też romantyczne prace, o, takie proszę bardzo. Troszeczkę taka delikatna erotyka, jakaś tam Ewunia w raju. No i tak jak potrafię przelać swoje myśli, uczucia na płótno, bo wiadomo, że każdy artysta to odkrywa swoją osobowość. Tutaj znajdujemy coś dla ciała, pożywnego, smakowitego. Proszę powiedzieć o prołziokach trochę. Ja prołzioki pamiętam jeszcze z mojej mamy rodzinnego domu, tam też się je piekło. Proszę powiedzieć, co to za sztuka tutaj ma miejsce? No dokładnie, to są takie placusie, gdzie nasze babcie piekły, jak chleba brakowało w domach. Więc to tak na szybko, to jest w zasadzie mąka pszenna, otręby pszenne, zarobione oczywiście swojskim kwaśnym mlekiem z dodatkiem prązy. Od tego powstała też nazwa prązioki. No i oczywiście podajemy najlepiej według wszystkich smakoszy, smakują z masłem czosnkowym. Mamy tutaj masło czosnkowe z czosnkiem niedźwiedzim, smalec z cebulką i zwykłe masełko, do tego ja jeszcze ogóraz i wyśmienicie smakuje. Dzisiaj możemy prołzioków spróbować na naszym jarmarku, a tak na co dzień? Zapraszamy do nas na agroturystykę do Sękowej, także bardzo serdecznie zapraszamy, mamy pokaz wypieku właśnie prołzioków, chleba także na łopacie, także serdecznie zapraszamy. To są ręcznie ulewane i ręcznie rzeźbione świece, starogermańskim sposobem ulewania świec, czyli bierzemy sobie knot i najpierw ulewamy sobie rdzeń, a później w różnych kolorach wosku ulewamy sobie świece. Później taką bryłę nacina się nożykiem i formuje się palcami. Proszę powiedzieć, co tu za sztuka się odgrywa, co tutaj ma miejsce, co tutaj panowie i panie robią, co tutaj malują, proszę powiedzieć. Co malują? Na szkle na przykład malują. Co malują na szkle? Na przykład różne rzeczy, coś tam. Na szkle na przykład robimy. Przyjechaliśmy z warsztatów terapii zajęciowej Skarwoczy. Prezentujemy prace, które wykonują uczestnicy podczas zajęć w warsztatach. Między innymi malowanie na szkle, wypalanie w drewnie, robienie makramy, czyli ten piękny aniołek zrobiony z makramy, który powstawał przez półtora roku. Uczestnicy codziennie wykonywali poszczególne części aniołka. Są też przetwory zrobione w pracowni ogrodniczej, które tam chłopcy nam pomagają, pracują. Znaczy, nasi uczestnicy bardzo się cieszą, że mogą przyjechać i zaprezentować swoje prace. Jest to dla nich duże wydarzenie. Wychodzą z domu, rozmawiają z osobami, poznają nowe osoby. Są osoby, które nie wychodziły przez 20 lat z domu i to jest dla nich... Ktoś nie wiedział, że ma jakiś odkryty talent, a poznaje. Mhm. W szczególności dla osób, które są z tego regionu. To jest po prostu super, bo znajomi, sąsiedzi pokazują, że coś się dzieje, że jednak nie są tylko niepełnosprawni, tylko mają jakiś talent. Panie dyrektorze, to już 15. jarmark artystów i rękodzielników organizowany tutaj w Ciężkowicach. Proszę powiedzieć, gdzie źródło, gdzie sens i motywacja do organizacji takich eventów, takich wydarzeń? To kontynuacja już bogatej tradycji. Gdzieś te pewnie 15 lat temu źródła tkwiły w lokacji miasta i historycznym prawie do organizowania jarmarków, a gdzie sens? No sens myślę, że widać tutaj. Jeżeli cały czas są wystawcy, którzy chcą tutaj przyjechać, to znaczy, no i ludzie, którzy chcą oglądać czy kupować te rzeczy, które są wystawiane, znaczy, że ma to sens. Oprócz tych wystaw i tego, co tutaj zostało, jest zorganizowane i które jest w centrum, również zostały przygotowane inne atrakcje dla gości. Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że dzięki Fundacji Progres i Województwu Małopolskiemu oraz Starostwu Powiatowemu możemy realizować projekt, gdzie zorganizowaliśmy 4 stoiska warsztatowe. Jest to stoisko rzeźbiarskie, koronczarskie, malarskie czy plastyczne oraz garncarskie, gdzie każdy może spróbować swoich sił i jak widać, albo Państwo zaraz zobaczą, cieszą się te stanowiska ogromną popularnością. Myślę, że coraz więcej będziemy się starać
takich rzeczy przygotować, żeby aktywnie każdy mógł spróbować tego nieraz trudnego fachu czy rzemieślniczej sztuki. Dlaczego warto organizować takie eventy, takie wydarzenia i gdzie ich sens? Proszę Panią, no, gdzie ich sens? Sens jest chociażby taki za moimi plecami. Wszyscy ci ludzie, którzy tutaj przyszli. Ja myślę, że my jako społeczeństwo, społeczności lokalne mamy bardzo dużo do zaoferowania i myślę, że nie powinniśmy się tego wstydzić. To wszystko, co widzimy dzisiaj tutaj na scenie amfiteatru, to co słyszymy, to jest nasza spuścizna, powinniśmy się z tego cieszyć i jak widzimy w tle, wszyscy się z tego cieszą, bawią się przy tym. Nie zachwycajmy się tak naprawdę tylko folklorem Tyrolu. My mamy równie piękny folklor. Mam tą przyjemność, że już od paru lat współpracujemy z Centrum Kultury. Cały czas rozwijamy tą współpracę i co roku słupek naszej współpracy jest wyższy. Co to za współpraca? Barwna, kolorowa? Barwna, kolorowa i przede wszystkim pomyślna. W zeszłym roku organizowaliśmy wspaniały Marsz Niepodległości, który kultywował te nasze tradycje, szczególnie w tym rejonie, gdzie tradycje oręża polskiego i polskości powinny być zauważane. No w tym roku współpracujemy przy czymś większym, czyli przy jarmarku. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach nasza współpraca będzie się równie dobrze układać i będziemy tutaj częściej obecni. Czyli jakieś nadzieje, jakieś pomysły na przyszłość już gdzieś tam z tyłu głowy są? Proszę Panią, my mamy tyle pomysłów, które są wspierane tutaj inicjatywą pana dyrektora Wojciecha Sanka, że naprawdę, jeżeli nam wyjdzie chociaż 10%, to nie będziecie mieć Państwo czasu, żeby się nudzić. Prezentujemy Centrum Kultury w Ciężkowicach, ćwiczymy od 5 miesięcy. Na tej imprezie przygotowaliśmy show tańców irlandzkich, chociaż to nie jest nasza specjalizacja, generalnie jesteśmy zespołem tańca nowoczesnego, od czego żeśmy zaczęli. I w sumie się bardzo spięły, wydaje mi się, że do ich trzeba pytać. Przygotowujemy się dokładnie 18, wyjeżdżamy do Bułgarii na festiwal międzynarodowy. To jest dla nich jakaś nobilitacja energii, dużo siły. Myślę, że wszystko będzie dobrze. To był taniec irlandzki i ćwiczyłyśmy go 6 miesięcy. Jak długo działacie w takim składzie jak tutaj? Od samego początku. Od samego początku? Tak. Co to za grupa taneczna? Jak wiekowo się rozkłada? Od 8 lat do 15. Od 8 do 15 lat? To dlaczego tańczysz? Ogólnie tak przez przypadek, no ale spodobała mi się, miła atmosfera, bardzo wymagający trener, ale mimo wszystko są efekty. Znaczy tak, istniejemy dopiero 5 miesięcy, ćwiczymy dwa razy w tygodniu, reprezentujemy Centrum Kultury w Ciężkowicach, ćwiczymy technikę jazzową, nowoczesną. Tu akurat przygotowaliśmy taniec jazzowy, przepraszam, taniec show tańców irlandzkich, gdyż festiwal, na który jedziemy, troszeczkę ma inne obramowania, inny program artystyczny. Mamy nowy układ, który robimy w tej chwili, w stylu show dance, w stylu jazz. Zespół został przeze mnie założony 3 lata temu. Można tak powiedzieć, że inspiracją była muzyka Karpat.
muzyka Karpat od Karpat Zachodnich poprzez nasze środkowe Karpaty, skończywszy na Huculszczyźnie. Graliśmy kilka utworów huculskich, graliśmy dużo kozackich utworów. Także w zasadzie to tworzy taki człon repertuaru. Natomiast gramy różny repertuar. Gramy polski, gramy, tak jak mówiłem, ukraiński, gramy słowacki. Zespół składa się z ludzi rozrzuconych w promieniu 100 kilometrów, można tak powiedzieć, bo dziewczyny są z Jurgowa, ze Spisza. My z chłopakami jesteśmy spod Nowego Sącza, czyli no, powiedzmy od najdalszej osoby do najdalszej jest ponad 100 kilometrów odległości, więc próby oczywiście mamy w Sączu, spotykamy się raz na jakiś czas, natomiast koncertujemy w całej Polsce. Braliśmy udział w tamtym roku w 8 edycji programu Mam Talent. Także gdzieś tam pokazujemy się, podoba się muzyka ludziom. W zależności od publiki po prostu dobieramy sobie repertuar taki, żeby wszystkich zadowolić. Główną gwiazdą 15. jarmarku artystów i rękodzielników w Ciężkowicach był Sławomir, który swoją muzyką rock polo rozgrzał ciężkowicką scenę do czerwoności. Specjalnie od Sławomira, dzisiaj dla was, Regina, kto z nas śpiewa razem z nami? Ty stara cholero, czy jabli nie bierą? Zrobić tero, jak Megiero z tobą dziś. Chodząca afero, pata pijako. Wyczucia zero, tero, tu i dużo jesz, mało wiesz, mordę od rana drzesz. Nigdy nie pukasz w drzwi, robisz mi. Kiedy ruszasz z miejsca, rzucasz trzeci bieg. Się, krzyczysz tak, że mózg ryży w nocy, ogórki żresz, budzisz gdy piękne sny i nie lubię kaszy z sosem poci. Ty stara cholero, ci diabli cieszę się. Panie Boże, dziękuję ci za Ciężkowice, dziękuję ci za mojego Golfa trójkę, dziękuję ci za mojego pięknego wąsa, dziękuję ci za Kajrę. Tylko Adam miał cały jeden do dyspozycji, a ja? Mimo hektara, mimo hektara, ale się o hektar będę bardzo starał. Na razie mimo hektara, mimo hektara, ale się o hektar będę bardzo starał. I jesteście kochani, słuchajcie.